Pierwszy czerwcowy program rozpoczynamy oczywiście od relacji z dni Strykowa. Drugi weekend tego miesiąca zdominowały muzyczne koncerty gwiazd zaproszonych do naszego miasta. Właśnie po to organizujemy te dni Strykowa, te różne imprezy, pikniki, aby ludzi wyrwać troszkę z domu, żeby wspólnie spędzili czas przyjemnie, miło. Propozycje są przygotowane dla każdego, dla tych młodszych, starszych, różny przekrój muzyczny również. Ale istotne jest to, że to, co się dzieje w kwestii kultury, może w te dni być zaprezentowane przez wszystkie zespoły. Dzisiaj mamy okazję obserwować Agat, orkiestrę estradową. No super, wszyscy są zadowoleni, pogoda dopisuje. W związku z tym cieszę się, że tyle ludzi przybyło w ciągu tych dwóch dni. To jest święto wszystkich nas, którzy mieszkamy tutaj, żyjemy, pracujemy, uczymy się. Świętowanie niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Tłumy Strykowian, ale także mieszkańców województwa pojawiły się przede wszystkim po to, aby dobrze się bawić. Fajna sprawa, tak? Z rodziną można przyjść. Kochani, będzie się podobało. Dużo ludzi, każdy jest zadowolony. Fajnie, super jest, przyjemnie jest, fajnie, naprawdę. Podoba nam się. Wczoraj byliśmy na 2 godzinki, dzisiaj też na 2 godzinki. Pochodzić sobie mama trochę zobaczy, nie? Na przyszłość. Atrakcja dla dzieci, tak? Tak więc staramy się dzieciom zagospodarować ten czas. Fantastycznie jest! Super! Ekstraśnie! To jest telewizji? Mamy gwiazdy. A to Hejka! Które błyszczą. Zawsze można się spotkać ze znajomymi i z rodziną. Na pewno się przydają. Sobotnie świętowanie zaczęli lokalni artyści. Chór Echo czy zespoły taneczne. Moi drodzy, to teraz wyłączamy stres, włączamy wszystkie problemy i lecimy. Możesz przenosić dłonią góry, wystarczy chcieć. Możesz przebijać głową mury, ty z chwilą leć. Wieczór należał do topowych polskich artystów. Występował właśnie Szymon Chodyniecki, który ostatnio występował w Opolu. To jest młody człowiek, 20-letni, który naprawdę, moim zdaniem, zrobił ogromną karierę. Szymon Chodyniecki i Pektus nieprzypadkowo zostali zaproszeni przez organizatorów do Strykowa. Zespół Pektus, który również jest znany szerokiej publiczności i zaprezentował się znakomicie, wielkie show, duża publika.
bardzo blisko. Swój własny. Jesteście cudowni, dzięki! Estradowa Orkiestra Gminy Stryków jako pierwsza wystąpiła w niedzielne popołudnie. Chociaż to zdarzenie przeżył każdy z nas, chcę je opowiedzieć dzisiaj wam. Hej, hej, hej! Najprzystraja ziemię w kolorowy płaszcz, gdy poznał się z panią pan. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Teo, solo te veo, solo te deseo. Teo. Niezawodny zespół taneczny Agat zgromadził swoich fanów przed sceną. Pani, dajmy brawa, to nie jest łatwa figura, podejrzewam. Dziękujemy bardzo zespołowi Agat, ponieważ tyle lat tańczą tu na tym naszym ryneczku kochanym, na tym dniu Strykowa, chcieliśmy im pogratulować wystrzałem armatnym. 3, 2, 1! Mocne brawa poprosimy! A mocniejsze brzmienie oraz drapieżny głos pokazał zespół Naked Root i jego wokalistka, która jest mieszkanką naszej gminy. Jesteśmy kapelą z Łodzi, natomiast jeżeli chodzi o wokalistkę Jolę, trafiła nam się po prostu spod Łodzi, a konkretnie spod Strykowa. Lekki stres był i teraz wszystko ze mnie schodzi. Jest super, naprawdę. W końcu w swoich stronach, super. Samokin Band, czyli banda muzycznych pożeraczy szaleńczej energii na scenie. Jak o sobie mówią, pokazali, że przy okazji potrafią grać. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów Wanda Kwietniewska udowodniła wszystkim niedowiarkom, że po ponad 30 latach na scenie jej energia wcale nie zmalała. Może nie jesteśmy jakąś pierwszą ligą medialną, nie udało mi się wylansować żadnego utworu tak mocno jak kiedyś właśnie Hi-Fi czy Julia, ale ja jestem człowiek pokorny i cieszę się, że udało mi się to, co mi się udało i walczymy dalej, bo pokazujemy nowe piosenki, coś tam staram się robić. Teraz się związałam z zespołem też Wieko. Wieko to zespół składający się z niesamowitych muzyków, bo tam jest sekcja z Budki Suflera, jest dwóch gitarzystów, Sygitowicz i Królik, jeden z Perfektu, drugi z Bratanków i Robert Chojnacki. No i na przykład sobie zaśpiewaliśmy w Opolu piosenkę Grychuty, Dni, których jeszcze nie znamy, w wersji bardzo rockowej, z czterema wokalistami, bo jeszcze Majka Jeżowska śpiewała ze mną i Andrzej Sikorowski.
Więc jakieś takie rzeczy sobie z boku robimy, a piosenki nowe nasze, jak nie można ich usłyszeć w radio, no to jest internet. Także zapraszam na naszego Facebooka, na stronę internetową. Ten zespół się nie obija, my funkcjonujemy bardzo dobrze. Wanda i jej banda zaprezentowali swój nowy utwór, ale też hity, które zna każdy. Ci ludzie 30-letni, no to tak w kołysce byli, jak im przygrywaliśmy z radyjka jakiegoś prawdopodobnie. I to jest jedna część publiczności. Są ludzie dużo młodsi, którzy ja kilka lat temu na przykład usłyszałam, przyszła taka 18-letnia dziewczyna i mówi, ale wy jesteście fajna nowa kapela, czemu ja was nie znam? Mówiła do mnie na ty i w ogóle jak się dowiedziała, ile ja mam lat, to się obśmiała, powiedziała, co w ogóle jakieś jaja sobie robisz. Więc mamy też młodzież, ale ta najwierniejsza publiczność to są jednak ludzie tacy 40+, po prostu. I dla nich te stare numery są ważne, są istotne, bo oni tam już przeżywali swoje pierwsze miłości przy akompaniamencie naszych dźwięków, więc ta publiczność jest bardzo zróżnicowana. I dobrze, bo większość koncertów to są jednak koncerty otwarte, typu no, festyny, jakieś dni miast i tak dalej, gdzie przychodzi bardzo różna publiczność, więc... A my hasło mamy jedno. Idziemy na wojnę i kładziemy pokotem dzieci, kobiety i starców. Świętowanie Dni Strykowa zakończył występ disco-polowego zespołu Mr. Dex. Są jednym z najbardziej takich czołowych reprezentantów stylu disco-polo, gatunku disco-polo. Przebój Baju Baj, wydany w 1994 roku, odniósł ogromny sukces. Kolejne hity to m.in. Popciuszek, Podarunki czy Ech, Życie, Życie. Ich utwory, no to takie są też znane z różnych produkcji filmowych, takich jak Kochaj i rób co chcesz, czy Jak to się robi z dziewczynami. No, w czasie swojej dotychczasowej działalności zespół zagrał setki koncertów, zarówno w mniejszych, jak i w tych największych miastach, polskich miastach i za granicą. Najbardziej znane hale koncertowe i sceny festiwalowe gromadziły podczas ich występów ogromną ilość fanów. Ostatnie produkcje to utwory Zatańcz Mi, Dotyk oraz Rura Mariana. Dzisiaj przed wami, na koniec Dni Strykowa, wystąpi zespół Koncert Muzyki Disco Polo, Mr. Dex! Duże brawa dla chłopaków! Strykowa niezmiennie cieszą się dużą popularnością i powoli ewoluują. Ja myślę, że formuła troszeczkę już się przejadła i na przyszły rok będziemy musieli ją zmienić. W jaki sposób, to na dzisiaj się nie wypowiem, ale mam pewne przemyślenia i myślę, że będzie coś ciekawego dla mieszkańców gminy Stryków. Ta formuła się zmieni w przyszłym roku, ale to będzie niespodzianka. Może się też zmieni miejsce Dni Strykowa, ale to tylko wtedy, kiedy zostaną dokonane inwestycje nad zalewem. Jak szacują organizatorzy, w kulminacyjnych momentach na terenie targowiska gromadziło się ponad 4000 imprezowiczów.
te modele, które tu są wystawione, są to modele z poszczególnych regionalnych konkursów, czyli mamy tu najlepszy przekrój modelarzy, którzy najpiękniejsze modele, najdokładniejsze i najlepiej pomalowane lub nawet waloryzowane, czyli uzupełnione o dodatkowe elementy niż z zestawów handlowych. Widzimy je tutaj według klas podziału na poszczególne, czyli pływające, latające i jeżdżące po ziemi nam oczywiście modele w skalach pomniejszonych nawet do 1:1000. Modelarze jako takich jest trochę mniej niż tych modeli, dlatego że modelarz ma prawo wystawienia 3 modeli w klasie, po to by komisja modelarska wybrała jak najlepszy jego model, bo on przeważnie tak bywa, że modelarz uznaje swój model za lepszy ten, a nie tamten, a komisja doszukuje się błędów w wykonaniu i okazuje się, że ten model według niego najlepszy, wcale nie jest ten najlepszy. Spotkaliśmy się na Mistrzostwach Polski, co roku są organizowane, w tym roku akurat właśnie u Was w Strykowie. Pokazujemy tutaj swoje, że tak powiem, dzieła, modele, które tworzymy żmudnie, siedząc godzinami przy takiej konstrukcji, najpierw zdobywając jakieś plany, tak, zdjęcia i później na podstawie właśnie tych dokumentów można wykonać model, który ma przypominać jak najbardziej oryginał, prawda? No i później mamy tutaj już zestaw, z którego został zbudowany, dodatkowe elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki. I później są tutaj też jeszcze zdjęcia takich dodatkowych elementów, które wykonałem od podstaw, czyli jak widać owiewka kabiny. Jesteśmy reprezentantami modelarni Combat Helmża, to jest 20 km na północ od Torunia. Wystawiamy tutaj swoje modele. Przywieźliśmy nie tylko nasze tutaj, ale też kolegów, którzy razem z nami pracują w naszej modelarni. Ja jestem jednym z instruktorów. No, przyjechaliśmy tutaj na Mistrzostwo Polski, bo to nie ze względu na rangę zawodów. Jest wysoki poziom, szczególnie w modelach pojazdów gąsienicowych w 35 seniorów. Naprawdę wysoki poziom, tam widać ogrom pracy włożonej przez modelarzy. Ale modelarstwo jest o tyle fajną rzeczą, że uczy cierpliwości młodych ludzi. Uczy cierpliwości, uczy dokładności. No i co? No ja bym polecał młodym ludziom, żeby się tym interesowali. Pokazać ludziom, zachęcić ludzi do tej formy, jak to się mówi, zainteresowań, żeby młodzież mogła kształcić umiejętności manualne, trochę poczytać, dowiedzieć się co i jak, bo żeby zbudować model, to trzeba wiedzieć, kto na tym latał, kto tym jeździł, gdzie to miało miejsce, gdzie uczestniczyło, w jakiej bitwie i tak dalej. No i znać historię, jeszcze raz historię.